Cooked Mięso Collected. Mam skukowane mięso. I bardzo dobrze. I co z tym zrobimy? Będziemy je odkukowywać. Dokładnie. Witajcie moi... wszystkim, bo ja wiem, on zaczął i znowu się ze mnie nabija. Nie nabijam się nigdy z ciebie. Teraz, zawsze. Moi drodzy, witam was, kochani, bardzo serdecznie. Cheveral z tej strony. Zimowa sceneria Sons of the Forest. O ile nie wiecie albo boicie się, jak wygląda gra zimą, nie wygląda wcale tak źle. Jeżeli posiadacie Calvina, zobaczcie. Calvin może nieprzerwanie przez lód ile ty łowić ryby, nie? 20 ryb, nie? O Boże, to ja straczki dostanę. Dobra, to kiedy indziej. Tak to jest. Ruszamy. Nie, no ja nie będę ten, ruszamy. Oczywiście, że tak. Tylko, że zaraz będzie ciemno, nie? Zaraz będzie ciemno i teraz tak, moi drodzy. Ja na wstępie chcę zrobić jedną rzecz, bo pokażę ci coś. Pokażę ci coś i teraz robimy to w ten sposób. Ja nie wiem, czy ja chcę oglądać, trochę się boję. Nie, nic się nie, ten składowanie. Bardzo fajna sprawa, którą odkryłem na singlu. I teraz tak, popatrz. Stawiamy dwa plany. Możesz drzewo wyrąbać. To, ale tam pójdę za płot. Nie będę tu przy domu rąbał. Tak. I czekaj, zobaczę, czy ja nie mam... Czy ja mam włączone... Nie, to rozgrywka. Wyłączone uszkodzenia struktur. Dobra. Git. To znaczy można niszczyć. Można niszczyć, tak. Czy nie można niszczyć? Nie, no można. Ewidentnie można. Także to jest bardzo fajna sprawa i jeszcze donice... Donice też bym zrobił. Ale donice to ja bym gdzieś pierdzielnął. No. Donice zrobimy tutaj. Raz. I zrobimy donice. Donice dwa. Nie wiem, ile tutaj można budować, ale spoko. Znaczy, ile można sadzić. O, rybka moja. S'il vous plaît. Widzicie? On sobie siedzi, żre surowe ryby, a ja noszę drewno i buduję. Przestań. No to przecież normalne jest. Co ty tak... Murzyna se znalazł. Nieprawda. Patrz, też idę po... Byś powiesił trochę tych rybek tam, a nie. On na razie ten, na razie... No dobra, no powieszę też, bo się przyda, nie? Znaj moją... A, już dokończyłeś. Ale... Zostały mi dalej te. Tak, zostały, bo to się ten... Pyk. Czuję, tak? A, i zjadłem przez przypadek, zobacz. No dobra, trudno. Rybę zjadłem przez przypadek. Dobra, o co mi chodziło? Podejdź do tego, podejdź do przykładowo pierwszej półki. Tu do pierwszej mam półki, e, nie? Dobrze, przyciśnij E i na przykład tak, zobacz. Zostawiam tutaj ramen. Ja też zostawiam ramen. Zostawiam płatki śniadaniowe, ale zostaw sobie jedną jedne płatki ale śniadaniowe. Ja jedne płatki zostawiam i jeden ramen. I teraz jedną rzecz chcę ci pokazać. Ten MRE też ten wrzucę tutaj, bo muszę wam jedną rzecz pokazać, która jest bardzo fajna. Po pierwsze składowanie tego jest bardzo fajne, bo możesz jedzenie na zimę sobie ogarnąć, ale, moi drodzy, zobaczcie, jak damy G, teoretycznie już wyszliśmy z ekwipunku. Ściągnij ten rebriter z twarzy. Ja się boję. No, i... Zaraz idziemy zobaczyć. Było w buzie. I teraz tak, jak naciśniemy na przykład na płatki śniadaniowe, które... Znaczy naciśniemy, nakierujemy na płatki śniadaniowe, które mamy, to mamy dwie opcje. E albo C. C możemy dorzucać bez wchodzenia w ekwipunek. Tak samo jest z puszkami. Jeżeli nie mamy nic, to jest super. To jest naprawdę super, nie? To ja tu zostawiam, bo i tak może się na znajduje coś, nie? Tak, no właśnie dlatego ten. Jedzonko tu się weźmie. Zostawię i ten. Tak, wiesz co jeszcze zostawię? Na pewno zostawię nam energetyki. Oj. Gdzie to poszło? Wait. Czekaj. Gdzieś mi energetyka wsiąkła. A tu jest. Bęk. Ty, to ja rzuciłem. To
Ty? No. Gdzie jest mój w takim wypadku? O, jest Virginia. Ty, one są na dole, na ziemi. Pod tym mi się ustawił. Dziwne, poczekaj jeszcze raz. Żeby on mi nie zginął. Gie. I teraz G. A no, są energetyki na dole. I teraz mogę tak, C. C to dorzucam, nie? Tak. Ale nie dorzu... Jest, dorzucę. Dorzucasz. I ja bym jeszcze wziął, zostawił tutaj parę leków, nie? No ja dużo nie mam, bo mam... Oj, też na dół idą. Bo jest zima, to kijowo widać, ale trudno. Jeszcze jeden. I teraz E. E. Nie, to jest... Powiem ci, batoników mogę trochę zostawić. Tak, no ja zostawiłem sobie... To mi w sumie nie jest potrzebne. To jest mega fajna sprawa, przydatna. I tak można, można bardzo dużo rzeczy. Można też mołotowy. Można granaty. Ja chyba zrobię tak, że sobie trzy granaty tu zostawię. Mołotowy zostawię trzy. I bomby zegarowe zostawię trzy. Może flary też jeszcze. Bo to jest, to będzie, wiecie, taka miejscówka, gdzie... Nie wiem, czy kanibale mogą to ukraść. Raczej nie mogą. Ale... No... Jeżeli macie nadmiar, na przykład, no taśma się stakuje, tak, ale takie rzeczy, które się gdzieś tam kończy miejsce dosyć szybko, to teoretycznie jest fajnie to zrobić. Dobra, więcej nic nie ten. O, baterii mam 6, ale baterie to są potrzebne. Ubierzemy naszą Virginię. Proszę, sukienka. Dobra, trochę porzucałem. Pokaż mi Virginię w sukience. Mogę? Znowu mnie gdzieś woła, ale wiesz co? Chodź najpierw spać. Zapiszmy i idziemy spać, bo... Musiałem ten... Ogrzać chwilę, bo teraz jakoś zimniej tu jest. E? Nie, Boże. Z. Z. Ja musiałem zapisać. Dobra. Idziemy. O, wszystko. O, ludzie w tej płucy, jak bogaci, zobacz, jak tutaj, no. O, będzie teraz wiosna. To wygląda, no. Teraz to wygląda. Pięknie. Będzie wiosna. A tu w tych, co ma być? Czekaj, bo... Z tyłu? Z tyłu to patyki, ale to będą nasiona, które dadzą nam aloes, dadzą nam... A, dobra, wiesz, rozumiem, o co chodzi, czyli doniczki. Tak. Dobra, wybieramy się gdzieś? Tak. Idziemy już, tylko chcę jedną rzecz zrobić, powiesić trochę tutaj żarełka i dam tak, jeśli chodzi o naszego sympatycznego kolegę, czyli... Daj mu, niech łowi ryby i tutaj nie, 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 ja zrobię jeszcze coś. O, rybę mi przyniosła, patrz, rybę mi niesie, matko i córko. Nie idź tam i nie, weź G naciśnij, schowaj tą broń, nie wolno dochodzić bronią do niej. Patrz, tobie też niesie. Dobra. Nic mi nie dała, ona się ukłoniła przede mną. Weź przedmiot, zrób sobie przerwę, wybuduj. Ukończ konstrukcję. Cyk, D. Proszę bardzo, dokończ konstrukcję. I on nam to wybuduje. Bęk. To ja jeszcze jedną nawet... Okej, G. Jeszcze coś postawię. Donica na stojaku. O, niech on tutaj dokłada. Co jeszcze warto by było dla niego tutaj ogarnąć? Z patyków, krzesła. Dobrze, zima się kończy, czyli tak nie za długie te pory roku takie są, nie? Są, dobrze, no, bo nie męczą. Fajnie, bo jest większe urozmaicenie i tak nie męczą. Tak, to prawda. Dobra, możemy iść. Mam tak, mam rebriter. Ściągnąć, git.
Okej, okay. Gdzie my mamy iść teraz w tym momencie? Nie wiem. A rebliter załóż. Nie, już to ściągnąłem. Dobra, moi drodzy, idziemy po naboje 9 mm, to po pierwsze. A po drugie... Cześć, kochana. Idziemy, idziemy. A po drugie... Ja wezmę twoją nieodłączną włócz, nie? Bo ja bez kuciapki to nie mam czym się uten. Po drugie idziemy tą wioskę smurfów rozbić. Wiesz, o co chodzi? Tą dużą? Tak, tą dużą. Tą, co gdzieś tam jest wykrzyknik, nie? Dobra, to idziemy. Trzeba będzie wziąć ten... karabin. Ale miałem laga. No ja nie akurat. Tu mi się udało. O, i teraz mogę znowu na nowo, kurde, zbierać. Ja na ziemniaku gram to. Teraz to można zbierać, kurde, rzeczy. Czekaj, dobrze idę? Tak. Co, ona idzie za nami? No. Dobra, niech idzie, co ci ona przeszkadza. Dałeś jej sukienkę, to teraz się nią, wiesz, teraz ją zdejmij. Dałbym jej ten zakichany pistolet, ale... Musiałbym znowu płynąć, wiesz gdzie. No. Znaczy i tak będziemy tamtędy przechodzić, bo ogólnie plan na dzisiaj jest taki, że chcę zdobyć kukri, bo na singlu robiłem sobie dookoła wyspy wycieczkę. Szedłem po prostu plażą, dookoła wyspy, no w większości plażą, no gdzie się nie dało plażą, to po prostu przeszedłem bocznymi ścieżkami, ale no dało radę, nie? Dało radę przejść i to było fajne. Wiele ciekawostek znalazłem. Wiem, że na przykład po drugiej stronie wyspy też są zielone takie kółeczka, które chyba warto ogarnąć. Nie wiem, czy warto, bo to było pod zakopane po prostu, a ja nie mam na singlu łopaty, tak? Bo no nie jestem, powiedzmy, gotów na to, żeby chodzić po tych jaskiniach sam, nie? Nie jestem po prostu gotów, żeby chodzić po tych jaskiniach. Także tak, idziemy... Jakbym... Nie, no. Moja to wina. Bo ty beze mnie to i tak giniesz zaraz co chwilę. Mm-hmm. To prawda. Ty, no nie gadaj, że nam się znowu zrespił ten nadajnik. Ano? Nadajnik? Zrespił się znowu nadajnik. Czyli czekaj, może będzie... Wait. Hop. Pilnuj mnie. Ja biorę strzelbę w łapę. A, bo to nie ma co. Bo jeżeli będzie strzelba druga, to ja ten... Znaczy swoją nie chcę dać, bo ja mam... A co, Virginii byś dał? Tak. Co tu się dzieje? Ta, płaczę, bo tu lata ten czarny. Slugiem go ciapnęłem. I? No padł. Czyli bez różnicy, czy my używamy śrutu, czy sluga. Może trzeba dokładniej może wycelować z slugiem, bo śrut to ma większy rozrzut, a to może być bardziej skupione, nie? Mhm. Normalnie jeszcze jedna strzelba. Tylko że czekaj teraz, bo ja dam jej swoją, ale chwila, moment. Zdemontuj. Kochanieńka. Chyba tak nie powinno być, nie? Nie wiem, czy nie powinno, ale... Cyk. I masz jeszcze... Dobra, masz pistolet. O kurde. Mam go? Mam normalnie strzelbę. Łewo, łewo.
A ja też ją widzę. Ciekawe, czy ja ją wezmę. Nie, no nie możesz, bo dwie nie możesz mieć. No to teraz, to powiem wam, to my się możemy bawić. To nie, ja się nie mogę kuszą. Dobra. Aha, i ale... jeszcze jedno. Jeszcze jedno. I tu jest lokalizator GPS jeszcze. Tak, lokalizator. I teraz tak, zobaczcie. Znaczy ja wiem, że wy będziecie wiedzieć ten. Bierzemy patyk, jeżeli nas to na przykład interesuje miejsce, prawda? Bierzemy patyk. I teraz tak, jak naciskamy, znaczy pokazujemy, patrzymy na ziemię, to mamy możliwość złamania patyka na pół i stworzenia ogniska. Ale jak naciśniemy prawy przycisk myszki, to mamy kółeczko. I teraz zobaczcie, stawiamy kółeczko, znaczy stawiamy patyk i w tym momencie mamy patyk na sztorc postawiony. Po co, w jakim, po co, no po co? No po żeby co? Zaczepić szmatkę i mieć marker. Żeby wejść do czerwonej, tej czerwonej walizki, wziąć lokalizator GPS i nacisnąć... Czekaj. Odejdź. No, już wisi na nim ten. No właśnie. Ale poczekaj, bo to dałeś trochę ciała, bo dałeś... A ja nic nie wieszałem. Tak? Czekaj, to ja? No ja nic wieszałem, to ty powiesiłeś. Oj, to jadę. Nie, no nie, no jak? No ty wieszałeś, mówię ci. Tak, tak, łapka w górę, dokładnie. Czekajcie. Bo coś mi nie pykło. Bo tu chodzi o to, że to można wybierać. No, mam 4, miałem 3, bo jeden teraz podniosłem, także... Dobra, to nie tak miało być, bo jak naciśniemy właśnie ten lokalizator, zobaczcie, bierzemy lokalizator i przykładowo, prawym przyciskiem myszki, mamy krótkofalówkę, nie? Prawy przycisk... Rozwal to. Mamy. Weź to rozwal, proszę, poczekaj. Włączone, no, proszę. Nie mogę. O, dobra, już, bo mogę nacisnąć, dobra. Lokalizator gdzieś jest na dole, zaraz go podniosę, pyk, podniosłem, dzięki. I teraz zrobimy tak, opcje, tu włączymy z powrotem, pyk. I teraz tak, mamy krzyżyk, czyli że możemy sobie grób, tu mamy jakąś zwierzynę łowną, tu mamy baterię, tu mamy, nie wiem co to jest radio, tu serduszko, czyli zakładam, że to nasza Virginia. I mamy jaskinię, tu mamy coś ważnego, nie? Helikopter, znak zapytania, X-ik, K, Calvin, kółko. No dużo, dużo miejsc, nie? Dobra, wiecie co? Ja dam, że tutaj jest coś istotnego. Na przykład... A, naprawione. Spróbuj naprawić. Co naprawić? Co ona tak tu przebiegła? Bang, bang. Nie wiem, martwiła mnie tutaj strzelić. Co ci mam naprawić? Patyka. Bierzesz, w tym wypadku bierzesz narzędzie do naprawy. Ja nie miałem z nim żadnej interakcji z tym patykiem, dlatego ja nic nie mogę zrobić, wiesz? Czego już no naprawiłem? Nie jestem pewny. O, uwielbiam takie rzeczy. Dobra, pęk, bang. Damy. Ja też mogę stukać. No i już naprawiłeś, dobra. Już nie mogę, widzisz, raz tylko stuknąłem, a nie tam, ty walisz i walisz to. Dobra, jest git. Jest git. I teraz na mapie mamy przynajmniej to, co potrzeba. Jak pukać, to raz a porządnie. Dokładnie. No dobra. No i co, ja mam dwa żółte, dwa zielone takie same batony na tym, na mapie. Bo jeden baton to jest ten. To zmień Virginię z batona na serduszko, żeby było wiadomo, że co jest. Co no właśnie o to, chodzi, nie? Muszę iść do tej Virginii, gdzie ona jest, poczekaj, gdzie. O, jest ten, ekipa jest. Dobra. Bem. Gdzie jest Virginia? Nie wiem. Muszę ją wypróbować. Muszę ją wypróbować. Tak, tutaj siedzi w krzakach, się schowała, zobacz. O, no dobra. Zmienij tego GPS-a na serce. Chwilowo nie mogę. Patrz. To ona strzela? Tak, to ona poszła. Ło. Lecimy z tematem! Widzisz, Virginia, żeby nie ja, to byś już nie żyła.
Dobrze. Jeszcze kogoś zabić? Tak, jeden idzie. Zaraz ona strzeli go. Zabiła go. Zabiła go Trymiga. No i dobra. Dobra, to znaczy przypilnuj mnie, bo ja muszę mu ten, jej ten lokalizator zmienić. No. Bank, tak, lokalizator. Kurde, a jak można... Chwila. Bank. To jej ściągnę. Tam gdzieś płacze dziewczyna bidna. Lokalizator. Idę ją pocieszyć. Virginia! Pocieszyłem ją, już nie płacze. O, dobra. Zobaczmy, czy to zadziałało. Nie, nie mam pojęcia, jak jej wrzucić ten. A nie, dobrze, ma serduszko. No ma, tylko zielone. Nie, no nie ma serduszka. Dobra, nie wiem, jak to zrobić, ale tak dobra. Można. Jest taki plan, że tak można, dobra. Także szykujcie się, że można. Dobra, idziemy dalej, idziemy dalej. Idziemy dalej, pierdziele to. Bęk. No to idziemy na po amunicję 9 mm, a później idziemy po kukry. No, to teraz to można chodzić. Masakra. A, i jeszcze jedną rzecz muszę sprawdzić. Czekaj, cyk. To damy tutaj. Okej. I jakbym dał tu? Tu, okej. O, w ten sposób. Musiałem sobie ustawić, wiesz, kompa, nie? Znaczy, aha, plecak. I'm loving it. Tak, swoją drogą, ja wiem, że wy już troszkę kilka dni później widzicie ten odcinek, ale chciałem wam podziękować, bo pierwsze dwa odcinki Sons of the Forest praktycznie pierwszego dnia przekroczyły lekko, ponad 100 wyświetleń. I o tyle, o ile jakby przyszedł jakiś sensowny youtuber i ho, 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 100 to ja mam w minutę, ho, ho, ho. No to wiecie, no, dla mnie to jest znowu delikatny sukces. Ja zawsze powtarzałem, że trzeba się cieszyć z małych rzeczy i... A, i taka mała wskazówka, jeżeli chcecie, żeby radio wam grało na chacie... To trzeba zabrać. Tak, Calvin może zabrać. Calvin może zabrać, jak jesteśmy... Amunicja typu slug. Oj, mogliśmy jeszcze plandekę zostawić. Tu mamy hajsiwo. Tam są baterie jeszcze, nie wiem, czy zostawiałeś. Ty, nie, mogliśmy zostawić baterie, aleluja. No, dobra, trudno. Trudno, no. Jeszcze będziemy chodzić. Tak samo liny mogłem zostawić też, ale... No, bo to się tak wbrew pozorom może się przydać, jak trolki będziemy robić, no, nie? Bo ja mam dużo planów, kurde, tutaj, ale... Dobrze, no, że masz. Zobaczymy, ja nie? No. Ja to jestem... Jak mnie już wiesz, to ja jestem tylko dla towarzystwa. W ogóle bym w to nie grał, żeby nie ty. Tak. Ty, czemu o, ja... Napój, poczekaj. Nie mogę więcej wódki, ale dlatego, że nie mam zrobione... Nie masz pewnie zrobionych... Mołotowów. Fajne jest to, że można naprawdę kilka rzeczy naraz robić, nie? O, już więcej tu nie mogę, dobra. I teraz będę mógł wódkę wziąć. Wódka... Czemu mi zawsze wchodzisz w nogi? Tak jakoś centralnie mogę w celownik. Mogę stąd w ogóle sobie iść. Mam celownik się centralnie, mi centralnie w celownik wchodzić. Dobra, chodź. O, i teraz czekaj, gdzie my jesteśmy? My jesteśmy tutaj. Czy mogę w ogóle wylogować, gdzie się nie podoba? Kombinezon kamuflujący. O, MRE. Bardzo fajna sprawa. Czekaj, my musimy iść tutaj. Ostrygi jak coś, to tutaj są w morzu, nie? Które też można jeść. Tylko, że to daje tak mało... Kurde, dlaczego ta Virginia... Może to nie działa tak, jak powinno, albo ja jeszcze nie do końca wiem, jak to ustawić. Ale no... możecie mimo wszystko w komentarzu napisać, ty idziesz, czy co ty robisz? Idę, tylko nie wiem, co... Przybierałem się. Chodź tu. Tu jestem.
Czekaj, bo niechcący zamiast podnieść przez ciebie mnie popędzasz, to zjadłem. No i dobrze, to zjesz, to nie będziesz głodny. Ty właśnie, muszę się napić. A ja nie mam tego kamuflujący, jakoś mi zniknął z wyposażenia. Bo może masz go na tym, na sobie. Nie. Dobra, nie wiem co ja mam na sobie, bo ja się nie widzę, nie? Nie, nic ciekawego. Dobra. Co, ciekawego nie mam? No. Chodź, chodź, idziemy, dziadek. No i ten, możecie mi napisać, czy wam się udało ustawić serduszko, bo tam widzieliście, tam była literka K, jak Kelvin, tam była literka, znaczy literka, nie było literki, był krzyżyk, czyli jakieś ważne miejsce ze skarbem. No ciekawe, ciekawe, nie? Eto. Ty pierdoły ciekawią tam. Ty się najmniej jakimiś poszukiwaniami, nie wiem, tam maczety czy katany. Katany ja chcę. Nie wiem, gdzie jest katana. Podejrzewam, że tam w tym bunkrze, w którym mijałem ten. Przynajmniej jeszcze nie wiem, gdzie jest katana. Bo mam utrudnione trochę i mnie to denerwuje. No nie denerwuje, bo musiałbym na nowo karty pozdobywać na singlu. I przede wszystkim szpadel, nie? Nie. Bo możesz ten save, co masz na ten, odpalić sobie na singlu. Nie mogę. Jak to nie możesz? No nie mogę. Bierzesz, co kopiujesz save normalnie z tego. W plikach. Na Steamie. Co ty gadasz? A pamiętasz, jak w The Forest się robiło? Nie. Nawet ty wstawiałeś gdzieś tam swój save jeden, do, że ktoś może sobie użyć, tak? I sprawdzić. Mhm. Ty, no faktycznie, czekaj, no jeżeli by się tak dało, to ja pierdzielę. Mi się zdaje, że tam tylko z folderu multi trzeba przerzucić save na ten, na... Coś tam było takiego już. Dawno nie robiłem, musiał też popatrzeć. Mhm. No, Virginia tam stoi. Ciekawe, czy będzie miała ten, strzelbę, jak wrócimy. No, ale dobra. No jest, do obrony wioski jest fantastyczna, nie? Też taka mała sugestia, jeżeli budujecie gdzieś tam bazę i budujecie ogrodzenie, nie ma sensu. Ogrodzenie w tej grze jest stricte wizualnym aspektem gry, w żaden sposób nie wpływa na obronność danego obiektu. Feeling jednocześnie pozostaje taki, że masz złudne wrażenie, że jesteś bezpieczny, ponieważ kanibale sobie bez problemu przeskoczą przez ten nawet zaostrzony mur. Nie wiem, czy to jest błąd, czy to jest nie błąd, ale no tak jest, nie? I mówię to na teraz, którą mamy wersję? Nie wiem, którą mamy wersję. Tą pierwszą taką... jeden update już był. 26 lutego nagrywam ten odcinek, także na dzień 26 lutego mamy taką, a nie inną możliwość, nie? Poczekaj wolniej, bo musiałem ucho potem, bo mnie ucho boli. Moje prywatne ucho. Nie wiem, że... Popatrz, dobrze, że zostawiliśmy to wszystko. Amunicja śrutowa collected. O Jezu. I... Amunicję śrutową masz? Tak, i... Pięknie, wszystko, granaty. Mhm. Jeżeli nie wiecie, jak trafić na plażę, no to najprościej, tak jakbyście to zrobili w realu. Przewodniki survivalowe co wam mówią? Że trzymajcie się rzeki, koryta rzeki. Koryto rzeki zawsze idzie, ma jakieś ujście, tak? Zawsze ma jakieś ujście i najczęściej idzie do morza. Jeżeli idzie do morza, albo do większej rzeki, nie? Jeżeli idzie do morza... Co? Nic, słucham ciebie jak Beragilsa. Kurde, normalnie jak poradniki survivalowe, te sprawy się, kurde, prepper znalazł normalnie. Nie, no to właśnie nie, ale... Czekaj, bo... Ej, tego nie widziałem. A, bo to jest ta jaskinia, co... To jest ta jaskinia, co my na tym, na dzień dobry się rozbiliśmy. Dobra, dobra, to okej. Ty, ale czekaj, no właśnie. Jest bunkier i w niej jest chyba ten, my do niej wchodziliśmy już? Tak, wchodziliśmy, no tam jest przecież ten, paralizator i jeszcze coś tam. Czekaj, bo mi coś nie pasuje. No co, no masz z lewej strony helikopter, tu się rozbiliśmy.
Nie, ja co innego ten. A może to tam było? Tak mnie zastanawia tylko jedna rzecz. No? I to poważnie. Zobacz, pałka się rozładowuje, nie? No. Szybko dosyć. Bateria w latarkach też szybko dosyć. A ten smartfon GPS działa i działa i działa. Bo on ma ten, tak jak Garmin Edge Solar. Nawigacja do rowerów, bardzo ciekawa, aha. Czyli jest ładowanie solarne. Aha, dobra, nie wpadłem na to. No więc właśnie. Ale on mi i w zimie, i w nocy działa. Ty, bo wiesz co, znaczy nie, no dobra, idziemy do Kukri, ale po drodze jeszcze powinniśmy przecież mieć miejsce do pistoletu, nie? Czy to było w drugim ten? Nie, no to w drugim chyba kierunku, tam żeśmy szli ten, w drugą stronę, bo to no była to... ta boja, dobra. Znaczy ta trata. No to okej, to ja pistoletu nie mam, ale to olewam to, bo to nie jest mi potrzebne. Ja mam strzelbunię, także taktyczna strzelbunia, nie jest źle. Masz szczelbę, masz puszę, tam. Pistolet to taki, już jak nie będzie amunicji do szczelby, taki na ratunek. A właśnie, ty, wezmę sobie, o rekin. No, to jest orka, albo walek. Ale bardziej bym powiedział, że to jest orka. Próbowałem głowę urwać jej, ale nie da się. Nie da się, zdecydowanie. Raz, dwa, słychać mnie? Dobra, jest słychać. Bo tak przez chwilę, wiesz, wszystko ładnie, pięknie, ale czy ja dźwięk włączyłem nagrywanie? Ale jest git. No, moi drodzy, musimy dojść do... No daleko musimy dojść. Daleko musimy dojść. Nie wiem, czy ja cięcia nie zrobię, ale tak. Założenie jest takie. Idziemy wzdłuż tej plaży. Idziemy wzdłuż tej plaży, ponieważ... musimy dojść do obozu. Dobra, już doszliśmy, nieważne. Dobra. No nie sądziłem, że to tak blisko, zobaczcie. Zrobię cięcie, bo daleko, bo będziemy szli i szli. Tu, zobaczcie, co tu jest, zobaczcie. Pyk. Bang. Kamień znalazłem. Ja tylko kamień znalazłem. A ja mam kukri. A to masz kukry, a ja mam tylko kamień. Proszę, i już mamy znowu na maksa ten... i tu żarcie. Zima nie jest straszna, moi drodzy. Wbrew pozorom, ta gra naprawdę nie jest straszna. Wystarczy mieć możliwość zbudowania... Tu możemy za ten... zapisać. Mieć możliwość zbudowania... czego? Półek, nie? Taśma, jakieś tam te. Blandekę, no niestety, nie zrobimy. Nic z tym. Nic więcej tutaj ciekawego takiego nie ma, tak? Nic więcej tutaj nie ma, żadnych pierdółek. Także proszę bardzo, kukri jest, maczeta jest w tym miejscu. Statystyki są mniej więcej takie. No i tyle. 33 minuty, także ten odcinek dobiegł końca. Zobacz, ile my już żarcia zdobyliśmy. Patrz, leków, a byliśmy na pusto, nie? To jest fajne, eksplorować się mega opłaca. Także moi drodzy, dziękujemy. Mamy nadzieję, że się podobało. Jeżeli tak, zostawcie łapkę w górę. Zostawcie komentarz. Speakerku, chcesz coś powiedzieć? Nie, nic nie powiem. Trzymajcie się, do zobaczenia. Hej. Także widzimy się w następnym odcinku. Kiedy? Zapraszam do opisu. Pozdro, Cheveral. Hej, hej.